Witam, zapraszam na prezentację Cube Cross Pro z 2020 roku w najmniejszym rozmiarze 46. Cube Pro jak na rower crossowy jest bardzo dobrze wyposażony. Posiada powietrzny amortyzator RockShox Paragon Gold z blokadą na koronie i cieniowaną bardzo lekką ramę. Napęd 3x10 to mieszanka grup Shimano XT i Deore. Znalazły się tu też niestety podstawowe, ale działające hamulce MT200. Koła też nie należą do najlepszych, ale za to są solidne, a piasty Shimano gwarantują łatwy serwis i dobry dostęp do części zamiennych. Jak już wiecie z innych moich filmów, nie jestem fanem przednich przyrzutek. Trzy blaty z przodu zastąpiłem zębatką Narrow Wide Deca z 34 zębami. Pozwoliło to zaoszczędzić ponad 500 gram i umożliwiło poprawienie tego pancerzowego makaronu. Założyłem też pasujące pod kolor pedały VP535. Link do filmu o tych częściach i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Finalnie rower waży 12,3 kg, czyli jak na rower crossowy to bardzo dobra waga. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko lekkich kół i porządnych opon i wtedy można by zbliżyć się do 11 kg. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem roweru crossowego, to używkę w dobrym stanie i na fajnym osprzęcie można znaleźć już od 2000 zł. Szukajcie czegoś z cieniowaną ramą, solidnym napędem od Deore w górę, korbą ze zintegrowaną osią i amortyzatorem powietrznym. Nie musi to być od razu RockShox. Santor NCX też jest dobrym wyborem. Może nie jest najlżejszy, ale za to solidny, prosty w budowie i części do niego znajdziecie wszędzie. A rower z takim właśnie amortyzatorem już niedługo pojawi się na kanale. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!